Mija już 65. tydzień prac nad obwodnicą Suwałk. Po zimowym przestoju widać, że prace nad realizacją tej ważnej dla Suwałk inwestycji ponownie ruszyły i posuwają się do przodu w niezłym tempie. Wygląda na to, że ona będzie zakończona na pewno w terminie, a termin to jest kwiecień 2019 roku, termin wynikający zawartego kontraktu, umowy. Mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że na Boże Narodzenie, to najbliższe Boże Narodzenie, już obwodnica będzie funkcjonowała. Według danych, które można znaleźć na stronie internetowej poświęconej suwalskiej obwodnicy, wykonawca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podaje, że ogółem prace budowlane są już zakończone w 53%. Praktycznie w 100% zakończono już budowę konstrukcji wszystkich przepraw, mostów, kanałów czy też konstrukcji betonowych. Trwają te roboty takie ziemne, są wykonywane w tej chwili nasypy do tych wiaduktów, do tych mostów, czyli formowana jest korona tej drogi i widzę, że już praktycznie prawie połączona jest obwodnica Augustowa z obwodnicą Suwalską. Na ulicy Reja ziemia jest już usypana niemal na równi z przeprawą mostową nad obwodnicą. Można przypuszczać, że lada dzień rozpocznie się układanie tam asfaltu, po czym ulica Reja wróci na swój dawny ślad, tyle, że będziemy już jechali nad obwodnicą. Mieszkańcy Suwałk na obwodnicę czekali 30 lat. Nawet 30 i trochę. Brzmi niewiarygodnie, ponieważ 5 lat czekamy od wielkiej nawałnicy, tak można by to określić, różnych społecznych działań. Mam tutaj na myśli połączenie potencjału samorządu, a więc urzędu prezydenta, radnych i wszystkich osób, którzy zaangażowali się w ramach Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Suwalskiej Obwodnicy. A te działania, te ostatnie były już 5 lat temu. Wtedy to zorganizowane zostały 3 głośne i spektakularne akcje protestacyjne na przebiegu drogi krajowej nr 8 w Suwałkach. Zgodnie z umową budowa suwalskiej obwodnicy ma zakończyć się do kwietnia 2019 roku. Jednak wykonawca nie wyklucza, że ten termin zostanie skrócony. Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił właśnie 5 konkursów na wolne stanowiska urzędnicze. Poszukiwani są pracownicy do Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu. Wszystko ma związek z odejściem na emeryturę pracowników suwalskiego magistratu. Od 2017 roku z magistratu odeszło 11 osób, a w tym tyle samo zadeklarowało odejście. W tym roku tak się złożyło, że to takie decyzje podjęły osoby, które są na określonych stanowiskach kierowniczych w naszym urzędzie. No i oczywiście my musimy te luki uzupełnić. Szczegóły dotyczące naborów pracowników można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Urzędu lub na miejscu w Wydziale Organizacyjnym w Dziale Kadr. Kolejne przejścia na emeryturę sprawiają, że kadra ratusza młodnieje. Średnia wieku pracowników to w granicach 46 lat, no to ale cały czas tutaj odmładzamy się, że tak określę. W tych konkursach, które w ubiegłym roku przeprowadziliśmy w zakresie naboru nowych pracowników, to połowa pracowników jest w wieku do 35 roku życia, czyli kadra Urzędu Miejskiego odmładza się. W tej chwili w urzędzie pracuje 13 osób pomiędzy 20 a 29 rokiem życia, 55 pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, 54 pomiędzy 40 a 49 rokiem życia, 53 pomiędzy 50 a 59 rokiem życia i 44 pomiędzy 60 a 69 rokiem życia. Modernizacji doczeka się system oświetlenia ulicznego w Suwałkach. Projekt dotyczy wymiany aż 2225 sztuk opraw na światło LED-owe. Inwestycja pochłonie blisko 3 miliony złotych. 65% tej kwoty miasto Suwałki pozyskało z Unii Europejskiej. I za to kupimy 2225 takich lamp ulicznych, LED-owych. Wymianą zajmie się nasza jednostka, Zarząd Dróg i Zieleni, bo mają podnośnik, mają uprawnionych elektryków. W
Suwałkach jest około 6200 opraw oświetleniowych, w tym około 1300 jest już w technologii LED. Pozostałe oprawy są to oprawy wysokoprężne ze źródłami sodowymi oraz metalohalogenkowymi. Na terenach parkowych w dużej mierze są oprawy ze źródłami świetlówkowymi. Wymiana na światło LED-owe to przede wszystkim oszczędności. Warto w to inwestować, czyli tutaj pojawi się oszczędność z tytułu zużycia energii elektrycznej, a jeżeli zużywamy mniej energii elektrycznej, to mamy również i czystsze powietrze, bo energia elektryczna w Polsce póki co wytwarzana jest głównie w oparciu o elektrownie węglowe. Dodatkowo w ramach tego projektu przeprowadzony zostanie eksperyment. 5 lamp będzie zasilanych panelami fotowoltaicznymi.